podwyżka energii netto 23%, ale po uwzględnieniu dla nas, dla mieszkańców, obniżki podatku VAT, podwyżka tylko energii o 5%. Dzień dobry, serdecznie witam. Otrzymałem fakturę za energię elektryczną, fakturę przełomu 2021-2022 i dzięki temu będziemy mogli bardzo dokładnie prześledzić zmiany w cenie w energii elektrycznej. Taryfa domowa. Dostałem też taką ulotkę i dostałem też taką ulotkę. Co my z niej wiemy? Energetyka wiatrowa, prawie 5% energii produkujemy. Słoneczna, niecały 1%. Zobaczcie Państwo, niecały 1% energii słonecznej, a trzeba było ustawę OZE zmienić, ponieważ ta energia słoneczna zagrażała całemu bezpieczeństwu przestarzałej energetyki w Polsce. Węgiel kamienny, 50%. Połowa energii produkowana w Polsce jest z węgla kamiennego, 34% z węgla brunatnego i gaz ziemny 8%. Tak to wygląda na wykresie. Węgiel kamienny i węgiel brunatny to jest 80%, a po dodaniu gazu ziemnego to mamy prawie 90% energii. Co za tym idzie, węgiel kamienny emituje nam 0,7,5 CO2, brunatny aż 1, gaz ziemny 0,3, czyli 3 razy mniej od węgla brunatnego, biomasa ta sama ilość co gaz ziemny, inne 0,00004. Faktura, tak jak mówiłem, jest z przełomu roku, taryfa G11. Mamy energię czynną całodobową, czyli tą energię, którą produkują zakłady energetyczne. Zmiana ceny z 30 na 40 groszy za kilowatogodzinę plus podatek VAT. Podatek VAT w tym momencie uległ znacznemu obniżeniu do 5% z 23%, co daje nam dość sporą oszczędność. Tutaj proszę zobaczyć, wypisałem te poszczególne elementy i jak się zmieniają, ale może szybciutko jeszcze popatrzymy tak. Opłaty stałe, czyli opłaty, które co miesiąc musimy płacić bez względu na to, czy zużyliśmy energię, czy nie zużyliśmy. Wypisałem je w tej górnej tabelce i opłaty zmienne w zależności od zużycia energii elektrycznej wypisałem je w tej dolnej tabelce. Opłaty stałe. Opłata stała w 2021 roku 3,16 zł, teraz 3,40 zł, wzrost o 8%, ale biorąc pod uwagę ogromną obniżkę VAT-u staniała o 8% dla nas, dla mieszkańców. Opłata mocowa, wzrost o 27%, dzięki zmianie VAT-u wzrosła tylko o 8%. Abonament bez zmiany, ale staniało o 15% dzięki zmniejszeniu opłaty za VAT. To są stałe opłaty, które ja ponoszę w przypadku tej faktury. Drożej jest o 75 groszy niż było w 2021 roku bez VAT-u, a z VAT-em jest taniej o 53 grosze. W sumie zobaczcie Państwo, że tych opłat stałych to jest tak naprawdę z 8 zł, kwota nieistotna. Opłaty za energię elektryczną, czyli za to, co zużywamy, podwyżka z 30 groszy na 40 groszy, czyli podwyżka cen energii elektrycznej o 36%, dzięki obniżeniu VAT-u tylko o 16% dla nas, mieszkańców. Opłata zmienna, podwyżka o 5%, ale dzięki VAT-owi obniżka o 10%. Opłata OZE staniała nam aż o 60%, a biorąc pod uwagę podatek VAT aż o 65%. I ostatnia opłata kogeneracyjna, ona nie istniała w 2020 roku, pojawiła się teraz 0,4 grosza, czyli bardzo mała opłata. Cena za kilowatogodzinę mamy 30 plus 20, 50 groszy plus VAT była w 2021 roku, 40 plus 20, 63 grosze w 2020 roku bez VAT-u, z VAT-em troszkę więcej. Założyłem, że średnio zużywamy 200 kWh energii elektrycznej miesięcznie, czyli w 2021 roku byśmy płacili za energię 104 zł plus VAT, to jest 129 zł miesięcznie. W 2020 roku byśmy płacili 130 zł plus VAT, to jest 135 zł miesięcznie. Podwyżka energii netto 23%, ale po uwzględnieniu dla nas, dla mieszkańców, obniżki podatku VAT, podwyżka tylko energii o 5%. Do końca kwietnia energia elektryczna dla odbiorców indywidualnych w taryfie G11 wzrosła tylko o 5%. A jeżeli powrócimy do starej stawki VAT 23%, to wzrost energii będzie o 23%. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.